Cześć, fajnie Cię widzieć. Zobacz jedną z naszych nowości. Nasadka, która umożliwia precyzyjne ustawienie żył kabli sektorowych. Zabieram Cię na poligon, pokażę Ci ją w praktyce. Jesteśmy na poligonie. Typowa sytuacja, podłączenie żył kabla sektorowego. Oczywiście złącze jest bez napięcia. Żyły kabla są ustawione w różnych kierunkach. Sama V-klema dochodzi swoim kształtem tu. Natomiast musimy ją wprowadzić tutaj do zacisku, w ten sposób. Czyli musimy tą żyłę kabla nastawić. No oczywiście można by było rękoma, można szczypcami różnego rodzaju, ale po co, skoro mamy takie sprytne rozwiązanie. Opracowane wspólnie z kolegami z energetyki. Nasadka dopuszczona do wykonywania prac pod napięciem. Mamy 1000 V, podwójny trójkąt IEC60900, nasz kod katalogowy, przekrój 120 kwadrat. No i jak to by miało działać? Idealnie kształtem pasuje nam nasadka na żyłę kabla. Nasadka ma magnesy, także zobacz, tutaj idealnie nam przylega do konstrukcji klucza. Nie wypadnie przy okazji pracy. Zaczynam od ustawienia pierwszej żyły. Te sobie tu odsunę. Przypominam, że jesteśmy w sytuacji bez napięcia. No i teraz zobacz. Bardzo precyzyjnie ustawiam sobie żyłę, tak aby ją sobie podłączyć. Grzechotka też pomaga w tym, że jeśli mamy bardzo mało miejsca, możemy precyzyjnie małymi ruchami ustawiać. Mamy ustawioną żyłę, V-klema. Dokręcam. No i tak po kolei. Pierwsza gotowa. Ustawiamy sobie drugą. Zobacz, że jeśli przeciągnę, dzięki kluczowi grzechotkowemu mogę się spokojnie wrócić, żeby nie obracać kabla żyły o kolejne 360 stopni. Mogę sobie doprecyzować ustawienie. I ostatnia, trzecia, równie precyzyjnie. Wstępnie dokręcamy. Przed nami jeszcze klucz dynamometryczny. Ustawiam odpowiednią wartość. W naszym przypadku jest to 15 Nm. Klucz uzbrojony. Jedziemy. I gotowe. Bez zbędnego wysiłku szybko i precyzyjnie wykonaliśmy podłączenie kabla sektorowego.